No, witam wszystkich, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strasznych faryzeuszach oraz jeszcze gorszych faryzeuszach, najgorszym gatunku chrześcijan, katolików. Nie wiem, czy nie najgorszym gatunku w ogóle ludzi, czyli o strasznych katolickich tradycjonalistach. Czy ludzi, dla których najważniejsza jest długość świeczek przy ołtarzu? Tego, czy ksiądz ładnie tyłem stoi oraz czy panie mają odpowiedni kąt tych mantylek spadający w stosunku do sukienki, oczywiście szczelnie zakrywającej kostki, gdyż jeżeli ten kąt tu jest zły i nie wynosi tam odpowiednią ilość stopni, wszyscy pójdą do piekła. No dobra, może troszeczkę teraz bardziej tak serio. Jeśli ktoś się nie zorientował, że to nie było serio. Słuchajcie, kochani, na pewno pamiętacie takie bardzo dawne czasy, kiedy funkcjonowały fora internetowe przy tam różnych stronkach. Ja najbardziej pamiętam forum Frondy oraz coś takiego jak Rebelia. I tam bardzo często odbywały się właśnie takie już prawie rytualne walki, wojny pomiędzy przed- i posoborowcami, czyli przed różnego rodzaju charyzmatykami, neonami oraz innymi przedstawicielami właśnie nurtów posoborowia, a straszliwymi tradycjonalistami, lefebrystami. I najczęściej te kłótnie wyglądały tak, że przychodził taki straszny lefebrysta i mówił: źle, źle tam się odprawiało, bo tam msza była odprawiana niechlujnie i niezgodnie z rubrykami i brzydko z chola śpiewała. I ludzie przyjmowali komunię na rękę, a tak się nie godzi. I wtedy wychodzili przedstawiciele kościoła posoborowego i mówili: ty, faryzeuszu, interesuje cię tylko litera, a trzeba mieć miłość w serduszku i ty nie masz miłości w serduszku. I tak najczęściej wyglądały te awantury. I ja postanowiłem po latach wreszcie przeciąć ten węzeł gordyjski tych awantur, gdyż tak naprawdę temat jest ważny i w zasadzie do tej pory to wszystko się toczy w tym schemacie. Jak wychodzi nowy pomysł z Watykanu, że przychodzą dwaj panowie i mówią: może byście tak tutaj dali jakieś błogosławieństwo? A Watykan mówi: tak, jada turlić, dajemy wam błogosławieństwo. I wychodzą lefebryści, mówią: nie wolno, źle. To wtedy im się mówi: nie macie miłości w serduszku, jesteście faryzeuszami. Tak na marginesie, bo ja naprawdę nie chcę się nad tym zbytnio rozwodzić. Zresztą rozwodzić, rozwody także są w tym temacie istotne. A jak przyjdzie para kazirodcza, na przykład mama z dorosłym synem, są w relacji, no właśnie, i poproszą o błogosławieństwo, i to jest para nieregularna bardzo, o takiej no, sytuacji wątpliwej, ale mogą prosić o błogosławieństwo, czy nie? Można tego błogosławieństwa udzielić? Myślę, że ciekawe zagadnienie. Więc słuchajcie, kochani, więc jak to jest z tym faryzeizmem, bo wydaje mi się, że nie jest to takie proste i postaramy się sobie to właśnie rozwikłać w tym odcinku. Teraz powinna polecieć czołówka, ale nie poleci. Dobra, słuchajcie, więc tak. Zacznijmy sobie więc od tego, że faryzeusze to było jedno ze stronnictw religijnych w starożytnym Izraelu za czasów Chrystusa. Bardzo długo można było tu ich opowiadać, dużo dobrych i złych rzeczy, tak, wbrew pozorom. Faryzeusze w zasadzie byli takim głównym stronnictwem obok sadyceuszy. Różnili się dosyć znacznie. Otóż faryzeusze byli o wiele bardziej bliżsi chrześcijanom niż sadyceusze tak naprawdę. To zresztą też widać w Ewangeliach, bo Pan Jezus nie toczy zbyt dużo sporów doktrynalnych z faryzeuszami, za to toczy spór doktrynalny z sadyceuszami. Generalnie rzecz biorąc, sadyceusze to była taka, wiecie, wyższa kasta. Oni obstawiali urzędy wyższe kapłańskie oraz byli także, można powiedzieć, zwolennikami kolaboracji z okupantem rzymskim, chociaż tutaj nie można by ich tak zupełnie nazwać zdrajcami. To byli ktoś w stylu, tak przekładając to na język dwudziestowiecznej polityki, kogoś w stylu
żydowskiego Felipa Petena, to znaczy kogoś, kogo można nazwać patriotą, ale który uważa, że z tym strasznym i niebezpiecznym wrogiem, który może cię zniszczyć, po prostu trzeba się układać. Za to faryzeusze to byli tacy przedstawiciele wolnej Francji, to byli tacy zwolennicy generała de Gaulle'a, którzy mówili: nie, walczymy tutaj, żadnej współpracy, walka do samego końca, zwycięstwa, bo śmierć i tak dalej. I kiedy sadyceusze bardziej byli popularni wśród wyższych warstw społecznych, to faryzeusze byli bardzo popularni wśród warstw niższych i w pewien sposób wyrażali ich poglądy, chociaż z drugiej strony, jak wiemy, sadyceusze tymi niższymi warstwami społecznymi na równi z sadyceuszami gardzili. Generalnie rzecz biorąc, wywodzili się oni z doktorów praw, czyli w zasadzie ludzi, którzy badali Torę i nabywali umiejętności komentowania i potem zakładali taką swoją własną szkołę, gromadzili uczniów. I to nie jest tak, że każdy doktor prawa w starożytnym Izraelu był faryzeuszem, ale faryzeusze byli jakby takim najbardziej wyraźnym środowiskiem, wokół których gromadzili się ci przyszli doktorowie praw. Oni się też tam, oczywiście jak wszędzie, wszystko dzieliło na kilka stronnic, tu nie będziemy się w to zagłębiać. Najważniejsze chyba jest to, by powiedzieć, że religia współczesna żydowska wywodzi się z faryzeizmu. To znaczy, że kiedy już zupełnie upadła świątynia, kiedy w dwóch powstaniach żydowskich, zarówno w roku tam, w latach 60., 70. i potem dwa pokolenia później, w roku 130, no jakby już zupełnie idea zarówno państwowości żydowskiej, jak i oficjalnego kultu się załamała, zmiażdżona przez Rzymian, zaniknął właśnie kult świątynny, warstwa kapłańska stała się niepotrzebna, sadyceusze po prostu wyginęli i tą siłą przewodnią narodu żydowskiego stali się właśnie faryzeusze. I w pewien sposób to trwa do tej pory, gdyż te późniejsze wynalazki narodu wybranego, które można podsumować jednym słowem Talmud, są po prostu takim ultimatywnym wykwitem faryzeizmu. Czym jeszcze różni się sadyceusze od faryzeuszy? No właśnie tym, że faryzeusze paradoksalnie bardziej przypominali chrześcijan. Sadyceusze byli bardzo tradycyjni. Oni w zasadzie uznawali tylko Torę, czyli pięcioksiąg. Pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu. Za to faryzeusze późniejsze także, na przykład proroków. I słuchajcie, i tutaj, ponieważ w pierwszych pięciu księgach nie ma wszystkiego, dlatego na przykład sadyceusze no tak nie do końca wierzyli w ogóle w życie przyszłe, o czym był zresztą spór z Panem Jezusem. Za to faryzeusze jak najbardziej nie wierzyli w ideę czegoś takiego jak za bardzo sąd po śmierci, jakieś potępienie, mieli inne zdanie na temat aniołów. W zasadzie ta ich religia była taka dosyć bardzo prosta i koncentrowała się po prostu na kulcie w świątyni. U faryzeuszy to było wiele bardziej skomplikowane. Zresztą oni właśnie specjalizowali się w tym komplikowaniu wszystkiego do rozdrabniania, rozdzielania włosa na czworo. I słuchajcie, kochani, więc mamy tych faryzeuszy i wszyscy dobrze wiemy, jakie były ich stosunki z Panem Jezusem i jak to bardzo często Pan Jezus na kartach Ewangelii toczył różnego rodzaju pojedynki słowne z faryzeuszami, a zresztą na samym końcu widzimy, że faryzeusze niejako pojednani z sadyceuszami w dziele zamordowania Zbawiciela, no wspólnymi siłami doprowadzili do ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Jednak jaka jest taka podstawowa cecha, która wyróżnia faryzeuszy w Ewangelii? O co chodzi tak naprawdę w faryzeizmie? Ponieważ w tych wszystkich debatach, o których wspomniałem na początku, wydaje mi się, że słowo faryzeizm jest bardzo źle używane. Otóż uważa się, poniekąd słusznie, ale tylko poniekąd,
że faryzejstwo to przede wszystkim zachowywanie norm. I rzeczywiście, Żydzi mieli tych swoich, mają do tej pory tych 613 różnych norm, przepisów. Moim zdaniem, z całym szacunkiem dla religii mojżeszowej, chyba trochę absurdalnych w niektórych kwestiach, chociaż specjalistą to nie jestem. Ale te wszystkie przepisy dotyczące czystości rytualnej, no dzięki Bogu zostały już na samym początku zarzucone przez Kościół wczesnochrześcijański. Więc, ale to nie jest ta cecha, która odróżnia przede wszystkim faryzeuszy. Zachowywanie norm, przestrzeganie prawa, to nie jest konstytutywna cecha faryzeizmu, tak jak to zostało przekazane w Ewangeliach. Dlatego, że w Ewangeliach, w krytyce faryzeuszy, Pan Jezusowi nie chodzi przede wszystkim o to, że oni przestrzegali jakieś przepisy. Chodzi o coś innego. I żeby uprzytomnić sobie, o co takiego chodzi, przeczytajmy sobie chyba najlepszy fragment z Ewangelii, który to nam definiuje. Otóż mamy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 18 i czytamy sobie od wersetu 9. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 dni ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Słuchajcie, kochani, jak widzimy w tym fragmencie, podstawową rzeczą, która wyróżniała faryzeuszy i którą Pan Jezus im wyciągał i wypominał, nie jest to, że oni przestrzegali jakichś tam zasad, ale że byli pyszni i uważali się za lepszych od innych. Faryzeusz to każdy ten, kto uważa, że jest lepszym chrześcijaninem od innego chrześcijanina. I to jest postawa, która może być obecna w każdej podgrupie religijnej. To może występować zarówno wśród jakichś tam neonów, charyzmatyków. I teraz to jest ważna uwaga. Jeśli ktoś na przykład chodzi na mszę trydencką, to chodzi z takiego przekonania, że rzeczywiście ta forma jest najlepsza. I może to uczciwie głosić. Tylko samo to przekonanie i przekonywanie innych do tego, słuchajcie kochani, ja uważam, że ta forma mszy świętej jest najlepsza i mam na to taki argument, taki argument, taki argument, taki argument. I słuchajcie, uważam, że należy przestrzegać w kulcie Bożym tych reguł, jeszcze tej reguły, a jeszcze tej, a jeszcze tamtej, a jeszcze tej, to nie jest faryzeizm. Faryzeizm polega na tym, jestem tradycjonalistą katolickim i jestem od was lepszy. Jestem lepszym człowiekiem od was. Jestem od was lepszym chrześcijaninem. I oczywiście ta sama postawa może charakteryzować wszystkie inne grupy, w ogóle wszystkich ludzi może charakteryzować faryzeizm. Faryzeizm to pycha religijna i uznawanie, że ja jestem ten najbardziej pobożny. Ja jestem ten najbardziej religijny. Ja na pewno pójdę do nieba, bo ja nie jestem takim obrzydliwym grzesznikiem. Słuchajcie, ja na pewno pójdę do nieba i Bóg mnie kocha, bo ja jestem miłosierny dla wszystkich ludzi i będę błogosławił parę, jak przyjdzie dwóch panów, a nie jak tamci tradycjonaliści, którzy są źli, bo oni nie mają w sobie miłości, bo oni są faryzeuszami, a ja jestem lepszy od nich, bo ja nie jestem faryzeuszem. To jest postawa faryzejska. Kochani, zresztą zauważcie,
tak na marginesie, jaka modlitwa tego celnika jest tradycyjna. Jak sobie sięgniemy do różnych starych modlitewników i wejdziemy w takie hardkorowe, stare klimaty religijne, zobaczymy, że właśnie tak trochę wygląda stara modlitwa. Jest to uniżenie się przed Bogiem i uznanie własnej grzeszności, własnej małości przed Bogiem i z tych kolan Bóg cię podnosi. A zaryzykowałem twierdzenie, że co niektórzy, tak nie do końca, ale współcześnie to się to tak trochę modlą jak ten faryzeusz, że a, my jesteśmy fajni. No właśnie, ale być może właśnie teraz wykazuje faryzejską postawę, wypominając innym rzekomo faryzejską postawę. To jest, wiecie, to jest już taka subtelna gra, dlatego że wtedy, kiedy już Pan Jezus wyłożył faryzeuszom ich wszystkie grzechy i zdefiniował jasno, na czym polega faryzeizm i obnażył ich kłamstwo i obłudę, teraz, po latach, można to wszystko przekręcać i tak naprawdę samemu, będąc faryzeuszem, innych od faryzeuszy wyzywać i będzie to postawa w pełni faryzejska. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Także do następnego razu, trzymajcie się i cześć.